serdecznie. Na pierwszym streamie bez klocków od dawien dawna. Miesiąc temu po turnieju. Dobra, ale to czas leczy rany, miesiąc temu to dawno i nieprawda. Co z Lost Cities? Gówno. Widzę, nic nie będzie. Nie będzie Lost Cities. Myślałem, że chociaż dojdę do Lost Cities i tam się wywalę, tak? No, liczyłem się z tym, że gra nie zostanie ukończona. No ale kurwica, nie tak. Nie, co jest? Nie tak. Ten emeraldowy śmierdzący klucz, ale to już nie ma co. Nie ma co nad rozlanym mlekiem płakać. Chyba tak się mówiło jakoś. Z deszczu pod rynnę? No, niekoniecznie, bo Ligusia to chwilkę będzie, a potem Pipo Happy. No i tam kilka pierdół, jeszcze jakieś horrory pewnie i dopiero wtedy Gothic. Ile donate, żebyś wrócił do klocków? To nie kwestia pieniędzy. Nie chcę już, no. Stary. Jeszcze widz, który mi pisze, że mogłeś podnieść gir, tylko miecz się zepsuł. Podkreślam, to słowo tylko jest istotne w tej wypowiedzi. To nie ma tak, że tylko. Kurwa. Ten miecz to był aż. Wiem każdy enchant jak zdobywałem. Jedno kliknięcie. Trzeba by to pomnożyć jeszcze razy dwa. Czas na Baldura, żeby... Nie no, gdzie? Baldura pewnie se kiedyś jak neta mi wywali. To mam zainstalowanego, to se zagram na offstream. A kiedyś na pewno zapomnę zapłacić i wywali. Jak tam kupon? A właśnie. Nie sprawdziłem, już się loguję na BetClicka. To jest czwarty kupon, który mi XTS podesłał. I... nawiedzić. O kurwa. Przegrało. Jedno spotkanie weszło, drugie weszło, trzecie weszło, no i czwarte nie weszło. Jakiś antwerp eupen. Nie rzucaj na mnie uroków i czarów, bo mam odporność akurat na to. Już to skipuję, etyczną. Nie zdążyłem. Oj, czat zamknąłem. Brawo, widzu. Cinematic? A można, w końcu, bo mówiłem, że jak skończę RL-Crafta, to oglądniemy. Lol Cinematic. Dwa tygodnie temu. O kurde, 107 milionów wyświetleń. Bo musi być to dobra gra. O ile się nie gra na ludzi, co brali udział w Mistrzostwach Świata. Co to za gówno? To Liga Legend. Kayle? Chyba Kayle. Albo jakaś Walkiria. Korki nie. O Jezus, przypomniały mi się moje wojaże Atroxem na topie. To nie były zbyt dobre wojaże. A jeszcze Dariuszem przecież grałem na topie, zanim skwitowałem Ligusie. Żeby się nie uzależnił jak ostatnio. No cinematic ładnie zrobili, ale to nie zmienia faktu, że wchodzisz do gry i słyszysz, że twoja matka to kurwa od tych przyjemnych teammate'ów. Tego nie uwzględnili w cinematicu. Ale precyzja, wola Boga. O, Kindred może do lasu, tylko tam Kindred nigdy nie za bardzo nie szło mi. Niestety. Ale ładnie postać zrobił jego, kurde, czerwone oczyska. Ładny, fajny cinematic. Aż troszkę bardziej się chce grać, prawda. Leki dziadek? A widzisz, wziąłem właśnie. Tylko nie zamówiłem sobie jeszcze odpowiednika Mindlaba, ale muszę to zrobić. Będzie robione może w najbliższej przerwie od streama. Poszukam. Nie widać? No bo to nie będzie widać, ale na przykład jak teraz byłem na badaniach z tymi próbami wątrobowymi. Uwaga, starczy wątek. To zbadałem sobie też witaminę D3. No i wcześniej witaminę D3 miałem na poziomie tam 17 jednostek chyba. Gdzie minimum było 32, bo nie wychodzę z chaty w ogóle praktycznie. Nie ma nawet jak słońce mnie naświetlić. No ale jak zacząłem suplementować, to teraz jest w normie. Co prawda w niższej widełce, ale w normie. Dobra, odpaliło się. There was an unexpected error with login session. Nowy sezon, stary klient. To mi się podoba. Odpalam jeszcze raz. Unvip Usway. A, cześć Jankos. Już unvipuję. Dzięki. O. O kurwa. Się nie przekopiowało i swój jednorazowy kod weryfikacji zunvipowałem. Ty, a co z tą ligą? Bo już trzeci raz odpalam i nie chcę się odpalić. Czy schudłem? No właśnie teraz na diecie jestem znowu. Aktualnie 82,5 kilo jest. Zjeżdżam do 7,9 i potem 0 kaloryczne. Taki plan. Wieczna dieta? Słuchaj, nigdy tyle na diecie nie byłem w sumie. Ale no jest to wymagane. Bo jeżeli będę się odżywiał syfnie, to moja wątroba legnie w zgliszczach niebawem. Więc trzeba plus minus chociaż jeść okej. Chociaż wątroba teraz jest zdrowa jak nigdy po badaniach. Niby tak pokazują parametry. Byłem dzisiaj u Flotucha i widziałem to. I oczywiście patrzę, streamer się męczy złożeniem tego, a Maciusiu okulary zakładają, mówią: ja zrobiłem mniej ruchów niż ty zrobiłeś. Ja zrobiłem w 32, a minimum jest 31. Tak żeby dobić kurwa psychicznie człowieka, że pa, jestem lepszy. Powiedz, gdzie no kurwa.
No, nikt nie pytał o to, ile kto w ilu zrobił. Ale i tak, napiszą, ja lepszy byłem. A mogę sprawdzić te dyski. Nie wiem, o co tam chodzi, ale może są jakieś początkowe poziomy proste i zrozumiem. O co tu się rozchodzi? Dyski 3, moves 0. Dobra, zacznijmy od najprostszego. O co to chodzi? To move all the disk over to tower 3. To jest tower 3. But you cannot place a larger disk onto a smaller disk. Aha. O kurwa. Dobra, to robi się tak. I to tu, to tu. To tu, to tu, to tu, to tu i to tu. Kurwa, za mądry na to jestem. Wyłączam zanim się to zmieni, bo tam jest potem ciężej. Zostańmy na tym, że udało się ze speedrunować. Dobra, requesta odpalę w sumie, żebyście nie pousypiali dzisiaj. Proszę, nie za dużo anime. Solo leveling? Oglądałem solo leveling. Zajebisty odcinek. Bardzo fajny odcinek. I to nawet na tyle fajny, że chyba nie dotrzymam do następnego odcinka i trzeba będzie zacząć mangę czytać. Nie K-popu, nie metalu i resztę możecie dodawać. O kurwa, ale smutne. Nie, no weź, no. To na późniejsze smyciarskie godziny. Bo nie mam ani złego humoru, ani dobrego. Jest neutralny, ale jak słyszę takie dźwięki, to się zamienia w jakieś takie kurwa posępne. Cześć Gary, co urycha? No niestety gdzieś była pierwsza próba ugryzienia mnie. Ale nie użar. Ale było blisko. Nie, kurwa. Coś takiego, że się da wsłuchać pasywnie. Niech pan wyjdzie tutaj, niech pan poopowiada. Grigori, tej smenty 0 winów, 0 luzów aktualnie. Chociaż myślę, że pierwsza już pójdzie dobrze, to można wpisać od razu. Tak, o. Las, a offlinia to top. 40 minut streama i już jeden winek rozegrany. No no jeba. Co to kurwa? Jest, weź. To był sponsorowany ja teraz się połapałem, że to mój głos. Nie no, mam nadzieję, że chociaż zacznę od wina, bo jak zacznę od luza, to mi troszkę łeb siądzie. No nie będzie lepiej. Nic nie robisz? No nie za dużo, no. 16-1-1. Ale zaodskaluję korki, będzie git. Zaodskaluję. Czemu on ma 242 klipy na pierdolonym silverze i 16-1? Co to jest? Cóż ja mogę. Nie wiem, jedynie topa mogę bronić. Tu jest solo chłop. A, ale to Talon. Dobra, go next. Jebać to. Nie da się. O nic. 0-3. Oj chuj, trzeba się dać wyjebać. Hej, hej. Możesz mnie podszkolić w walce? 0-4. To jest niesamowite. No nie da się, kurwa. Czy zagram źle, czy zagram dobrze? Outcome ten sam. W gorszych grach tak samo, przy lepszych tak samo. No chuj się starać. Gucci, hej. Zobaczylbys moja emotkę? Moglbyś ja dodać, jak ci się spodoba? Proszę, owo, gucci. Można zerknąć, ale nie wiem, co ta emotka ma przedstawiać. Mój pies. Dodam na chwilę, żeby widzowie ocenili, ale wydaje mi się, że no nie zagrzeje tu miejsca. Co to kurwa? Super, zajebiście. Kurwa no, nie wiem, chciałem dobić jakoś, ale turek mi sięgnął. Runy na supporta. A, co ma być, to będzie. Chyba se żartujecie, kurwa. Ej! Pierdole, nie wiem. Nie dość, że pierwszy raz tym gram, to jeszcze pull taki, że... Widzę, że przeszedłeś już Rzrafta. Jak było w Lost City trudno. Pewnie rozjebałeś tam wszystko na hita, tak jak mówiłeś. Nie dostałem się tam, bo się wyjebałem przed. Nie widziałem tej cudownej. Na spodrę, kurwa, spodnie, naprawdę. W to dla M-Huntów. A ja mam 13 wyjebek, co jest? 6-13, jak? Jasny gwint. Kto to widział? Ale bagno odjebali. Co jest? Baron? W sumie? Chodźmy Barona, żeby oni nie wzięli, nie skończyli. No i Samira idzie, bo ludzie opluli. O chuj. Ile ma to HP? No, kurwa! No nie mogłem, bo... Chryste panie, bo myślałem, że już wyjebuje się. Kurwa no, bo nie przyszli na barona i za długo to zajęło. Kurwa, wypuśćcie mnie z tej gry. Nie bać to. Nie mógłbym grać w ligę długo, bo mnie... Stajbujemy? Ciężko może być. O kur... Niedobrze. Może? Ja pierdolę. Test obrażeń, tylko Q muszę trafić.
kurwa. Pierdolę, Zak przylas. No nie wiem, troluję. No i w tym momencie właśnie się gra wyrównała. Oddaliśmy barona i kille. Właśnie jest równa gra. Dobra, ważny żewinek. 4 winy, 6 luzów. Zobacz sobie łysych chłopaków z Xa Industries. Czekaj, już patrzę, bo tam był jakiś zakład, że ktoś na łyso miał lecieć. U kogo na streamie jest golenie? Łysą glacę zawsze zobaczę. Co jest? Kurwa. Jeszcze te boki zostały. To taka fryzurka chyba na starszą osobę. Co jest? Dziwnie wygląda w tej fryzurze. Ty suchar jak taki pitbull, koks. Tak, to jest na łyso. Ta Marlenka, tak, Marlenka. Co się stało z Minecraftem? Zszedłem do Netheru, chciałem bossa zabić i mnie boss zabił i koniec. Jak zakończyła się historia ze Stalkerem? Nie zakończyła się, sprawa cały czas trwa. Mam nadzieję, że już bliżej niż dalej. Jak się wszystko wyjaśni i będzie już zamknięte, to powiem więcej. Ale niestety to już trwa ile? Z półtora roku to będzie? Uj, wie. A no było tak dawno, kurwa. Temu, przed szkółką. Stawałem odpalić streama, miałem iść do szkółki, ale siedzę na tym streamie i sobie myślę, no nie, no kurwa, no nie. Dzisiaj może jutro pójdę. No i potem się dowiaduję, że taka pani, co mieliśmy od matmy, ona była bardzo surowa. I oczywiście rudy kolega z klasy, był akurat rudy. A widziała pani, że Witka nie ma, bo gra i tu jest jego stream? I na telefonie. Skurwysyństwo, no. Jezu. Czułem strasznie kwaśną sytuację między mną a nią. Bo ja lubiłem sobie też zaspać, a matematykę często mieliśmy jako pierwszą lekcję. Jak przychodziłeś później na kolejną lekcję, na przykład na drugą albo na trzecią, a matematyka była pierwsza, no to pani po lekcji szła na korytarz i patrolowała, bo taki mieli zajęcie jako nauczyciele. No i jak mnie widziała, no to myślała, że celowo unika mi lekcja. To po prostu zwykłe zaspanie. Dobra, topa mi dało. Dobra, to czas na Renektona? Renekton. Pamiętasz, jak zajebałeś nauczycielce w ryj? Pamiętam. I to nie było zajebanie w ryj, tylko to było delikatnie. No nie no, było mocno akurat. Żadne sigma, to nie było niechciane. Było niechcący i nagane dostałem za to. Mimo, że to nie było niechcący. Zostałem ukarany za coś, czego w sumie... Nie, bez sensu ta kara była. Bez sensu. Ciekaw jestem, czy ta pani żyje dalej. W sumie ile lat temu to było? Ona miała... Nie no, powinna żyć. Mam nadzieję. To nie od uderzenia, pojebańcy. Kurwa. Tylko mówię z naturalnych, no różnie bywa w życiu. Mówię po prostu tak, o, czy się coś nie stało złego. Dobra, gram na... O kurwa. No, ostatnia graj na chomika śmierdzącego gram. Skurwysyński chomik, no. Granie na to jest obrzydlistwo śmierdzące. No i siemanko. No kurwa, rzucisz tym spelem pojebańcu, czy nie? Drażni już mnie, on nie chce mi się tego topa grać. Pierdolony chomik, nienawidzę go. Dobra widzowie, dziękuję za dzisiaj. No i tyle, może sobie dzisiaj na łyżwy skoczę w sumie, żeby z tej nory wyjść i się coś poruszać. Ale jak znam życie, to nie pójdę. Ale może pójdę, będę miał to na uwadze, żeby iść. Czy to mój pies? To nie mój pies, ale ten pies chyba będzie do wywalenia, bo już był jeden dzień, nawet dwa. A tam nic na tej emocji nie ma w sumie, oprócz psa. Po długim oczekiwaniu przyszła myszka do mnie. Myślałem, że trochę, szczerze powiedziawszy, zajmie to jeszcze dłużej. Tylko problem taki, że przyszła myszka w rozmiarze medium, aniżeli w rozmiarze small. Bo zamówiłem obie, i taką. Mimo, że smola zamówiłem chyba wcześniej, to przyszedł medium wcześniej. Albo już nie pamiętam, co zamawiałem pierwsze w sumie. Co to jest? Twitter Capriolol. Co to za boss? Demon Reviru? Rain? Riur? Dobranoc, słodki książę. Ale książę demonów jest tylko jeden, kurwa! Jezus Maria, cieszę się, że się mu udało. Pory epizod z Soulsami ma. Ogrywa chyba dużo tego. Elden Ringa ograł. Dark Soulsik jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Co tam jeszcze zostanie? Sekiro? Oj, Sekiro. A w Sekiro się dało przyzywać na bossy kompanów, czy nie? Już nie pamiętam. Nie dało się. O, cholera jasna. A bym zobaczył chętnie. Melania mogłaby stopy czyścić sobie. Sowa to chyba był najcięższy boss we wszystkich Souls-like'ach, jaki grałem. Wadzie, jak poszedłem na tym etapie. Nie licząc oczywiście żaby, ale tam byłem nie na swoim poziomie. No to jest różnica. Przed Gothiciem miała być liga i jakieś losowe gry, więc jedną z losowych gier jest gra, która się nazywa Kinito Pet. I przyszła mi też buteleczka nowa, testuję ją. Jedyny problem póki co to to, że kurde woda nie jest gazowana, jestem przyzwyczajony do gazu. Że się brudzi? Nie, nie brudzi się, to jest samoczyszcząca się butelka, patrz, tu masz nawet USB, żeby podładować. Nie widać, ale to, o. A jak naciśniesz przycisk, to pa. O, świeci, super. Wiesz, że masz aplikację na telefon do dzbanka? Wiem, ale leniwy byłem i nie instalowałem. A nawet się dałem jeszcze naciągnąć na subskrypcję. Ale to akurat użyteczne, bo nie musisz pamiętać o filtrach do dzbanka. Weźcie, kurwa.
Wy to tak przedstawiacie, jak to był to zwykły filtrujący dzbanek, tylko z inną technologią. Nie sam filtr, tylko jeszcze ze światłem. No i filtry. No przychodzi. Subskrypcja dzbanka? Tak. Pojebani jesteście. A, to jest... Nie będę już gadał. O! Super, kurde. Ekstra. Gramy dzisiaj Kiniko Pet, czy jakoś jak się to nazywa. Dziwna gra, która jest tematycznie niby horrorem, kosztuje 27 zł i ma dobre opinie. Zobaczymy, co to będzie. Dobra. Można by w sumie już odpalać grę, tylko kurwica śniadanie mi zostało do jedzenia. Kilka pomidorów. Chyba skończyliśmy na tym barze. Dobra, ja się jem. Też przygięła, też dostała pocisk i też dostała serduszkowo zabolało. O ja pierdolę. Odrzucenie bardzo boli niektórych, prawda? To tak samo, więc... A te... Odrzucenie i prawda? To, co mi powiedział, czyli prawda mnie zabolała. Tymczasem, jak była ta akcja z tuptaniem, ja do niego pisałam, on mnie wszędzie chyba pomutował i słuchał czatu, że jakieś pierdale, jakieś głupoty i wierzył. Mamon, kurwa! Gdzie jest mamon? Jezus. Legles! Zapraszam, Legles! Tu się wszystko zaczęło. Ziarno niezgody. Gdzie jest mamon? Piszę do niego. Jezus. No wiesz, to jest dziwne, że uważasz kogoś normalnego, wypowiadasz się w samych superlatywach o kimś, jak ktoś po szmociarsku ci dupę opierdala, bo kurde się napierdoli. Dobra, uj, zjadłem. Można iść grać, bo to trwa z godzinę. Kinito Pet. Co to? Ty, ja mogę to klikać! Ej, co jest kurwa? Czekaj, ale ty w 14 jestem. Co to kurwa? Było. Pokaż, czekaj, bo dziwne coś to... Ale F4 się przestraszyłem, że coś mi zacznie pokazywać. Wyłączę przed tą grą wszystko z zakładek. Okej, okay. Odpalam jeszcze raz i teraz od razu przechwycę grę. Nie, nie, przy przechwytywaniu ekranu ni chuja. Eno, czemu to tak jest? Się boję tej gry, kurwa. Nie wiem, co to pokaże. Ja mam paranoję dodatkowo. Coś cię szuka. Ty, co jest? Kurwa. Chwila, bo mi coś... zapisało mi plik nowy na pulpicie. Weź, kurwa! Daj spokój. No mój pulpit pokazało znowu. Pamiętam, mi otworzyło i samo mi rysuje. Czemu tak? Weź, kurwa! Czemu to robi screena? Jezu, co jest? It seems like you made a mistake when filling. Da podostanie 300 zdjęć. Kurwa! No nie mogę w to grać, no bo mi ściąga po pliki, mi otwiera eksploratory, wszystko. I coś wysyła teraz, pierdolone. Ja wiem, jak to zrobić, ale... Ej! Cały pulpit znowu i mi otworzyło konsolę. Ej! No znowu mi otwiera, kurwa! Wszystko, programy, konsole. Co to jest? Skanuje mi? Nie. Ej! Kurwa, nie widzę nic. O, Remigiusz Kubica jest nawet. A to chyba jakaś babeczka. A, widzisz. Niekoniecznie, Fruger. Kurwa. I załatwić. Mam nadzieję, że dziś poza streamem nie będę sobie w coś grał, mi się nie pojawi ten skurwol bały różowy na ekranie. Będę musiał generalnie posortować, se tam i porządek na mailu zrobić, bo się burdel zrobił. Co to kurwa jest? Dupanko.pl. Hasło do twojego konta zostało zrestartowane. Co to jest dupanko? Weźcie kurwa. Muszę tu wszystko do spamów pododawać, każdego tego maila, co byście wysłali. Zobaczymy, czy coś wyślą. Nie wysyłajcie tam nic. Ale już się cieszę, że wyłączyłem tą grę. Nie podobała mi się ta gra, przyznam, ani trochę. Bo mi niepokój strasznie wzrastał przy niej. Nie podobała mi się. Odpisz na dupanko. Nie będę klikał w te linki, stary. Jakiś grabery, chujwi, co to jest. Gay for good. Wyłącz aplikację z wykrzyknikami. Co to? No, newslettery, tak. Tego trzeba było zapisywać mi do jakiegoś gówna. Wypierdol to. Trzeba jakieś AOE na spam użyć, o ile się da. Wszystkie maile, co przyszły, zaznaczam na spam. Jeszcze zaznaczam. Janek Pietruszka wysłał fajnego, masz pizza. Dzięki. Zgłosić spam, czy zrezygnować z subskrypcji? Jakiej subskrypcji? Zrezygnowałem z subskrypcji i dałem do spamu. Powinno wystarczyć.
kilkadziesiąt maili. Mam nadzieję, że nie będzie już przychodziło nic. Jest plik jeszcze jakiś, co mi się na komputerze zapisał, ale jest zaszyfrowany. Pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to że się odszyfruje ten plik, jak przez skanowanie kompa autor gry miał dostęp do twoich plików, wie jaki jest adres, zamówił policję, jak policja wejdzie, to się okaże, że plik się odszyfruje, a tam będzie pedofilia. Mam nadzieję, że nie robił takich rzeczy jakichś pojebanych, bo mi już przychodzą takie rzeczy do głowy, że szok. Tchanki o for playing with Kinito, your computer has been infected. Hello Kinito, I'm not sure if that's real you or some impostor, but yeah, game was great. But I have some paranoid thoughts when playing this game. But I hope it didn't infect my PC. Co to jest? Sandra i drama z Mamonem, a dopiero wszedł na czat. Jak to? Dziewczyna Kubona się pokłóciła z Mamonem? Jak? Nie mam pojęcia, naprawdę. Siema Kamil. Jaki Kamil? Kamil Mamon. Cześć Mamon. O. Love rock and roll. Czy ten co nie ma nóg? Myszka! Jezus. Ale w to panu nieładnie powiedziała bardzo. Dobra, koniec tej gierki. Która jest godzina? 23:40. No to wiem, na co to jest idealny czas. To jest czas na kontynuację gry w League of Legends. Tak zrobimy. Przyznam, że kusi mnie troszkę wypróbowanie tamtej myszki, żeby spróbować se zagrać jakiegoś kowaka albo deathmatcha. Co to jest za shot? Gucci. Prince of Persia Lost Crown od Demonika. Ja pierdolę. Nie wiem, co jest końcem gówna. Jakie zjesz całe. Oby dzisiaj Gucci odpali twoją giereczkę, oby. Ale co? Odpali twoją gierkę za 2 lata, kurwa. Doczekasz się może. Skurwiany jest. Bo mu pierdolą nad głową. Gra coś mówią, że gówno, to się dziwić. Braciak, ktoś odkurzał? Bo z okna mnie braciak wolał, wiesz tam. Z okna, mówi, że mu klucze zrzuci. Link do miksu? Pisz ten mixtape do klekotania golfem 2 na dziurawej drodze w Piotrówce. Kurde, walczę ze sobą czy Valorantów, czy jeszcze może ja jedną by ligu się machnąć, kurde, pieczone. A plastikiem wali, takim stopionym, szczerze. No wali spalenizną, że coś lutowali na tej płyteczce, co jest w środku. Ale fajnie dłoń leży na tym. To są dwie myszki, to jest poprzednia wielkościowo, a to ona jest mniejsza niż ta medium i tak. Ja tak porównuję. Dobra, chcę przetestować tą myszkę. Dawaj na Valorantucha, idę testować. Oj, same się klikają przyciski przy obrotach, jak... No niedobrze, kurde. To jest tak lekki ten przycisk, że w momencie jak się obracam, to palec delikatnie dociska mi prawy. Tak dosłownie to opada o troszkę. I przy szybkich ruchach... O kurde. Zmieniłbym opór tych przycisków, żeby ciężej było nacisnąć to, bo to nie, że dotykowe, ale nie miałem nigdy myszki, co tak mało siły trzeba włożyć, żeby nacisnąć przycisk. No kurwica, może jakiś egzemplarz dostałem wadliwy czy coś z tym prawym przyciskiem. Albo trzeba zmienić sposób trzymania tej myszki, bo mi się prawy sam naciska przy jakichś szybkich ruchach albo... O, znowu się nacisnął. Kurde. Ja nie naciskam prawego w ogóle, jak chcę. No nie naciskam prawego, cały czas mi klika, cholera. Ale to jest do przyzwyczajenia raczej. Po prostu muszę delikatnie turbo, delikatnie tą myszkę trzymać. A jak trzymałem poprzednią myszkę wcześniej, to ja z całej siły zaciśnięte tak, że słyszałem czasami jak plastik czeszczy, jak ją trzymam. A tutaj jak ją tak trzymam, to już przyciski reagują. No i dlatego kontuzja kciuka była. Nie wiem, zobaczymy, może będzie lepiej. Znowu się kliknęło, nie chciałem klikać. Myszka powinna robić co chce, a nie robi. Żyje własnym życiem. Generalnie tak, obiekcje po pierwszej grze są takie. Po co mi się łapy jak skurwisny mi wylatuje z rąk ta myszka? I nie wiem jak sobie poradzić z tym przyciskiem tym, żeby nie był dotykowy. Może myszkę zmienić. Ten palec zawsze miałem tu, a teraz żeby działało na tej myszce, on musi zjechać tu, na bok, tak na konkretny bok. Zamiast być tu, musi zjechać tu i będzie git. Wtedy nie będę miał jak kliknąć. Trzeba chwyt zmienić pod myszkę. A jak ja poprzednią trzymałem? No poprzednia klasa, poprzednią nie ma jak mi skliknąć. Zawsze tu leży ten palec po boku i tu nic nie klika. A w momencie jak wezmę tą w ten sam sposób, to tu klika. Tu już jest klikanie po boku, kurwa. Tutaj klika. Jak? Czy to jest bok myszki? Czemu tak szeroko ten przycisk jest? Kurwiony jestem. Szczerze, naprawdę. Bo tak się nafalałem na tą myszkę, przyszła i chuj. Nie no, dam tydzień czasu. Nie ma co narzekać już. Tydzień czasu. Idę po wodę. Zaraz jest. XD. Wygrywają.
To nie ze mnie się śmieją, gotowy. Na pewno nie. Ty, nie byłem ostatni, pa! 193 to dobry wynik. Czwarty od dołu byłem. Platyny, jak kurwa to platyny są? Nie wiem, coś MMR jest popsute. No ale poważnie, drewnianie. Czuję, że ręka jest taka drewniana nawet. Abstrahując od tej myszki, czy zastany się tak jakby... A może bym chwila, zróbmy test dla ciekawości. Mam w Kowaku wszystkie wyniki na każdym pojedynczym ćwiczeniu, jakie robiłem. Zobaczymy tak dwa losowe ćwiczenia, czy są mocno odstrzelone wyniki od tego, co miałem. Czy mocno się różnią. Zobaczmy. Ile? 102. Chwila, muszę tak zagrać jeszcze raz. Nie no, nie wejdę wyżej. Teraz. Highscore tu miałem 1500, a mam 341. A tak nisko nie byłem, nawet jednorazowy wynik, tak nisko nie było od dawna. Ja grałem Kowaka dzień w dzień przez chyba miesiąc. Dzień w dzień, tak no godzinę minimum. Nawet nie wiem, czy nie więcej niż miesiąc to trwało. A potem kontuzja? No. Całą tą playlistę robiłem 2-3 razy w sumie dziennie. Po 2 razy każde ćwiczenie, całą playlistę i to razy 3 albo razy 2. A, i jeszcze oprócz tego potem na Imlaba szedłem i tam kolejny routine robiłem. Dobra, chuj. Alt F4. Albo jeszcze. No kurwa! Nie. Ja ręką nie wyrabiam. Wyłączyłem, bo się wkurwiam, że tak słabo. Trzeba będzie wrócić do tego, jak już będę na Valorancie. A myślę, że tak tydzień bym wrócił do wyniku. Kurde, sfrustrowany jestem, że się odpuściło te ćwiczenia i teraz chuj. Uciekam, widzowie. Trzymajcie się, widzimy się. O kurwa.